Państwa trzeba było wejść na drabinę, żeby dokonać oficjalnego otwarcia. Dom Wódki to projekt, w ramach którego inaugurujemy dzisiaj działalność restauracji Elixir oraz naszego Wódka Atelier. Za chwilę będziecie mogli Państwo posłuchać recitalu w środkowej sali Sławka Uniatowskiego. Z tego co wiem, Wódka w ogóle na początku swojego, jeżeli mówimy o powstawaniu Wódki, Wódka była kiedyś ekskluzywnym trunkiem. Świetnie, że jest miejsce, gdzie możemy pokazać nasz rodzinny, że tak powiem, alkohol w świetnym wydaniu i również połączyć go z naszą wspaniałą polską kuchnią. Myślę, że to jest kapitalny pomysł, bardzo teraz w ogóle modny na świecie. W większości restauracji wysokiego poziomu na świecie ten trend już się pojawia, łączenia dań z alkoholem. Myślę, że Piotr ma bardzo fajny pomysł. Mam nadzieję, że to się sprawdzi w naturze, że tak powiem, bo nie ma czegoś takiego jeszcze w Warszawie ani w Polsce. Też nie słyszałam, żeby w Europie była taka restauracja. Fajny pomysł, fajny koncept. Podoba mi się. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda, jest to bardzo estetyczne. No i pianino stojące, dobrej jakości. Ja lubię dobre instrumenty. Podoba mi się idea tego, że tu jest, że Wódka się kojarzy z klasą. Dwa, bardzo mi się podoba, że jest przy Teatrze Narodowym, że fajnie jest wyjść i z klasą po spektaklu sobie pójść na drinka. To miejsce, chociażby ze względu na lokalizację w Warszawie, jego wystrój świadczy o tym, że naprawdę, no, można to zrobić w bardzo takim fajnym, ekskluzywnym wymiarze. Ja uważam, że to jest jakaś taka naturalna ewolucja w przypadku w ogóle Warszawy, też tego trunku. Tak jak mamy dobre pijalnie piwa, tak samo jak mamy dobre winiarnie, tak samo myślę, że Warszawa też czekała i na takie miejsce. Bardzo dobre połączenie i nowatorskie podejście, tak jak podejście do kuchni. Ogólnie podoba mi się klimat. To miejsce jest takie, zachowuje swój minimalizm, nowoczesne wydanie, ale nawiązuje też do tradycji. Wszystko jest tak bardzo ładnie, nienachalnie wyeksponowane i to wszystko bardzo ładnie się łączy i pokazuje też tą nową ideę, nowy kierunek. To miejsce jest genialne, bo tu jest 250 rodzajów alkoholi, to znaczy wódek. Najróżniejsze smaki, bezglutenowe, glutenowe, ziemniaczane, zbożowe, z wody z lodowca i tak dalej, i tak dalej. Możemy stworzyć pewną modę wyjścia z Teatru Narodowego, który jest niedaleko i prawda, pójść na kolację ze swoją ukochaną czy ukochanym. Dla mnie obłęd.